Cześć, tutaj Klaudia. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak zrobić wrzeciona szyszki z lawendy. Lawendę, która przekwitła, ścinałam na przełomie lipca i sierpnia. Lawenda do jednego wrzeciona powinna być podobnej długości. Potrzebujemy nieparzystą ilość gałązek. Związuję wszystko wstążką o szerokości 32 mm w miejscu, gdzie kończą się kwiaty. Zostawiam dłuższy koniec wstążki i wywijam łodygi na drugą stronę. I dalej już jest łatwo. Owijam na zmianę wstążkę raz pod gałązką, a raz nad gałązką, aż do momentu, kiedy skończą się kwiaty. Na końcu wyciągam wstążkę ze środka i zawiązuję kokardkę. Wyrównuję końcówki łodyg. Przytapiam końcówki wstążki zapalniczką, aby się nie strzępiły. Gotowe! Dziękuję za uwagę i zapraszam na moje inne filmiki. Pozdrawiam i do zobaczenia!